Według zapewnień spółdzielni wygląda, że wszystko jest już, wszystkie instalacje są już sprawne. Jeszcze dzisiejszego ranka mamy mieć włączoną wodę. Właśnie panowie chodzą, podłączają internet. Także wygląda na to, że wszystko wraca do normy i to jest chyba dla nas wszystkich najważniejsze. Teraz wielkie sprzątanie. Lokatorzy, im bliżej pożaru, tym większe problemy oczywiście. Im dalej, tym mniej, ale wielkie sprzątanie czeka nawet tych najdalej odsuniętych od źródła tego pożaru, od samego centrum. Ja powiem szczerze, że my akurat z rodziną mieliśmy to wielkie szczęście, że w chwili samego pożaru to nas akurat w domu nie było. Myśmy byliśmy akurat u rodziny i dostaliśmy tylko telefon, co się dzieje. Tylko jak żeśmy przyjechali, to się okazało, że no, straż pożarna i tak nas nie wpuści, można jechać stąd. No i tak żeśmy u tej rodziny zostali. Także cały czas, dzięki temu, że gdzieś tam mieliśmy się gdzie podziać, no to pech tylko był taki, że to na drugim końcu miasta. I to dezorganizowało nas to zupełnie. Ale jeśli chodzi o sam fakt mieszkania, no to u nas akurat całkiem nieźle wyszło, bo żeśmy się u rodziny podzieli. Jakby pan ocenił teraz z perspektywy czasu w ogóle te wszystkie działania, które nastąpiły, miałby pan do nich wątpliwości ewentualnie, które uważa pan, że za sprawnie przeprowadzone, bo ten czas, jak teraz spojrzymy, jest bardzo rozległy. Tak. Czas też strasznie się to rozwlekło, ale no bardzo długie było oczekiwanie na siatki zabezpieczające. Ja nie jestem z branży budowlanej, więc nie wiem dokładnie, jak się fachowo te siatki, czy one jakąś fachową nazwę mają. Ale fakt faktem, że dopiero na początku lutego przyszły te siatki, którymi miały być wzmacniane mury tam, gdzie ten pożar się odbył i chyba piętro wyżej, bodajże niżej, nie wiem, czy też tam gdzieś coś jeszcze nie montowali. Także to bardzo wszystko rozwlekło, nie? A później myślę, że pewne rzeczy być może dało się lepiej skoordynować, synchronizować, jeśli chodzi o załączanie tam gdzieś kolejnych jakichś tam może instalacji, jeśli chodzi o media, ale no, na pewno ten czas oczekiwania na te materiały okropnie to wydłużył. Miałby pan, nie wiem, uwagi, wskazówki, coś, co takie z pana perspektywy byłoby najważniejsze? Może to z tym koordynacją niektórych działań, bo ja rozumiem, że sytuacja jest była sytuacja bardzo wyjątkowa. Szczególnie mieszkańców ta sytuacja dotknęła. Każdy musiał sobie jakoś radzić, każdy musiał gdzieś zamieszkać. Dla nas to się łączyło z dojazdami gdzieś tam dalszymi do pracy, z dowożeniem dzieci. I w tej sytuacji jeszcze jakby skoordynowanie pewnych działań, żeby nie trzeba było tyle razy, powiedzmy, na każdą instalację oddzielnie przychodzić do domu, to by gdzieś tam ułatwiło pewnie nam jako po prostu mieszkańcom życie. A proszę powiedzieć, czy otrzymał pan, czy starali się państwo też o jakąś pomoc, jak to wyglądało ze strony spółdzielni, ze strony miasta? Ze strony miasta otrzymaliśmy wsparcie z MOPR-u. Wsparcie finansowe. Jeśli chodzi o spółdzielnię, no była tam, też dostaliśmy informację, że jest możliwość taka dla rodzin z dziećmi, żeby gdzieś jakiś lokal zastępczy uzyskać. Wiem, że niektórzy lokatorzy przez cały ten czas byli zmuszeni mieszkać w ośrodkach typu Szansa. Ponad półtorej miesiąca mieszkać w takim miejscu, no to na pewno było doświadczenie trudne. Zdaje mi się, że ze spółdzielni był telefon, że taka możliwość jest. Natomiast szczerze mówiąc, no i ze spółdzielni wsparcie, ja też może też powiem szczerze, że przez to, że mieliśmy dużą pomoc od rodziny, to też może sam jakby nie dążyłem tego tematu. Kiedy pan mógł wejść po raz pierwszy tutaj, z czym pan się zetknął, no i jakie były, że tak powiem, czy obawy, czy rzeczy co do samego mieszkania i do tego, jak ten blok, czy ta klatka może funkcjonować? No powiem tak, bezpośrednio po, bo dostęp do mieszkań, żeby coś zabrać z domu, mieliśmy właściwie cały czas. Przez cały ten czas ochrona tam na dole pilnowała klatki, ale dostęp do mieszkań mieliśmy cały czas, żeby coś wziąć, coś zabrać, tak można było zrobić. Natomiast no, klatka wyglądała jak jedna wielka wędzarnia. To jest niesamowite, że w 10-piętrowym bloku tak wysoko wszystko zostało osmalone, okopcone. No, czy co, tu było czarno? Tak, tu było czarno. Ja mieszkam na 8 piętrze, pożar był na 4, a tu było czarno jak w wędzarni, jak w kominie. To tym byłem zdziwiony, naprawdę to byłem strasznie tym zdziwiony. No i a propos obaw, nie ukrywam, że gdzieś z tyłu głowy jest myśl, czy te wzmocnienia, które zostały
zrobione, czy one są wystarczające, prawda? No, pozostaje wierzyć w to, że nadzór budowlany trzyma nad tym jakąś pieczę i że inspektorzy solidnie wykonają swoją pracę, jeśli chodzi o jakieś wszelkie odbiory, że to, chociaż teraz już pewnie są odbiory zrobione, no bo skoro możemy wrócić, to pozostaje wierzyć, że to wszystko zostało zrobione dobrze i że to będzie trwałe. Ale z tyłu głowy gdzieś tam obawy pewnie są. Nie tylko u mnie zresztą. To na koniec pana zapytam oczywiście o te kwestie psychiczne i psychologiczne. Pewnie rozmawiacie państwo między sobą, między sąsiadami, ale wiemy, że taka sytuacja no, mimo wszystko pozostaje mocno daleko gdzieś w głowach. Tak, na pewno. Można powiedzieć, że każda rodzina tutaj, każde mieszkanie to jest osobna historia. My akurat mieliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, to szczęście, że nas tutaj bezpośrednio w czasie pożaru nie było, więc z perspektywy czasu się w sumie cieszę, bo to nam oszczędziło pewnej traumy na pewno, a szczególnie dzieciom, bo to na pewno się, na dzieciach to się szczególnie takie przeżycia odbijają. Natomiast później jak się przychodziło, to naprawdę obraz nędzy i rozpaczy. Jeszcze ten fakt jeszcze, że nigdzie nie ma prądu, człowiek wszędzie się w takiej czarnej, wypalonej klatce tylko się porusza, czuje z latarką czołową, że tak powiem, to też tak trochę dodaje wrażeń, prawda? Także no nic przyjemnego. Po kolei te media wracały, tak? Bo mówi pan, że dzisiaj jeszcze czas na wodę. Tak, tak, tak. Właściwie w piątek został przywrócony gaz. No i dzisiaj jest, bo dzisiaj już jest dzień, kiedy możemy wracać, więc dzisiaj jeszcze ostatnia rzecz to jest woda w pionie kuchennym. I będziemy mieli wszystko.